Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór też chyba mogę powiedzieć. Jest jeszcze jasno za oknem, czy nie? Nie. Niektórzy mówią tak, niektórzy nie. Tu jest ciemno w każdym razie. Przynajmniej dla mnie, pomimo tak ogromnego oświetlenia. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na naszym koncercie, koncercie zespołu operetkowego Bel Canto. Zespół może działa 20 lat, ale pani Olga Romaszko-Niewiadomska, kierownik zespołu, właściwie w zeszłym roku obchodziła swoje 55-lecie pracy artystycznej. I dzisiejszy koncert może troszkę niefortunnie, bo w ferie zorganizowany, więc oczekiwaliśmy może troszkę większej ilości Państwa, ale bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Jest takim swego rodzaju ukłonem właśnie w stosunku do pani Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Na sam początek chciałabym Państwu troszeczkę przybliżyć postać pani Olgi. Oczywiście wykształcona muzycznie, ale urodzona na Kresach Polski. Kształciła się za granicą, głównie za granicą. W wieku już 7 lat właściwie przy pianinie grała najcudowniejsze i najtrudniejsze utwory. W wieku 20 była zapraszana do ambasady na koncerty właśnie fortepianowe. Wykształciła się w szkole średniej, ale oczywiście na studiach również, w zawodzie wykładowca teoretycznych przedmiotów muzycznych i ogólnego fortepianu, ale również posiada tytuł zawodowy muzykologa, wykładowcy muzycznych dyscyplin teoretycznych. Co prawda w jej sercu gra nie tylko miłość do gry na fortepianie, ale również chęć nauczania. Dlatego tak często na naszych również koncertach występują jej uczniowie, już można powiedzieć malutkie dzieci, które pod jej okiem właśnie kształcą swoje umiejętności i talenty. Olga Romaszko-Niewiadomska w swojej karierze zorganizowała w latach 90. studium Muzyka i Ruch, w późnych latach nazywany art sceną. Przygotowywała tam profesjonalistów do gry na fortepianie, keyboardzie, ale również uczyła śpiewu. I to jej zostało, zawsze na lekcjach, bo tak mogę je nazwać, ma wskazówki i pokazuje nam, jak powinniśmy śpiewać. W latach 90. również zorganizowała zespół Pieśni i Arii z występującym dzisiaj i oczywiście występującym zespołem Mirosławem Jaskulskim, który był kierownikiem jednostki na Woli, Klub 13. I tam również śpiewali profesjonaliści, często osoby, które śpiewały w operetkach, operach czy teatrach muzycznych. Tak, rzeczywiście profesjonaliści przez większą część kariery pani Olgi w zespołach brali udział, jednakowoż też daje szansę, jak to sama pani Olga mówi, amatorom, którzy mają potencjał profesjonalisty, potencjał śpiewaka, dlatego też dla Państwa występujemy. Olga Romaszko-Niewiadomska odznaczona wieloma nagrodami, dyplomami, na przykład medalem imienia profesora Janusza Górskiego, nadany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ale również medal imienia Janusza Górskiego za upowszechnianie kultury, odznaka honorowa zasłużone dla kultury polskiej, jak i medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Trzeba też powiedzieć, że koncerty są przygotowywane i lista utworów jest również przygotowywana przez panią Olgę. Oczywiście ona sprawuje nad nami pieczę i wszystkie akompaniamenty są przez nią skrzętnie również przygotowane. Także ze swojej strony jako solistki mogę powiedzieć, że niedużo mam do powiedzenia o tym, jak forma będzie wyglądała. Oczywiście niesie to za sobą też dużo takich spięć, które są potrzebne, ale które też powodują, że nasze występy są, tak mi się wydaje, pełne emocji. Zgodzicie się ze mną Państwo? No, dobrze. Cieszę się. Szanowni Państwo, pani Olga Romaszko-Niewiadomska oczywiście jest dzisiaj również autorem
całego harmonogramu naszych występów i listy i wybieraliśmy razem z nią oczywiście utwory. Dzisiejszy koncert nosi nazwę Melodie operowe, operetkowe i inne. Mam nadzieję, że wpiszemy się w taki karnawałowy również już klimat. I szanowni państwo, zapraszam już teraz panią Olgę Romaszko-Niewiadomską, która wykona pierwszy utwór nieznanego autora o nieznanym tytule w swojej aranżacji. Natomiast prosiła mnie, żebym nazwała go, tak jak ona go nazwała, Szczere Wyznanie. Pani Olga Romaszko-Niewiadomska. Zapraszam. Te najpiękniejsze melodie operowe, operetkowe, jak nie o miłości. Och, różne są oblicza tej miłości. Jedną z nich przedstawi nam w pięknej, znanej arii Havanera z opery Carmen, Georgesa Bizeta, Irina Puszkariowa. Miłość jest wolnym ptakiem. Jedna z najsłynniejszych arii na świecie. Havanera i Irina Puszkariowa.
wyobraźmy sobie taką sytuację. Zamek, ciemno, cicho, głucho, północ. Od 100 lat niebijący zegar zaczyna bić. Czujemy lęk. Niech o tym lęku i o tym żarcie opowie nam Krzysztof Kołymczuk, w jakże dobrze znanej arii z Kołuby. Ten zegar stary z trzeciego aktu opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszko-Słowa Jan Chęciński. Krzysztofie, zapraszamy. Ten zegar stary. Krzysztof Kołymczuk. Serce otwiera się na dźwięk Twego głosu. Alicja Mieszała.
Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego, natomiast tym razem w opracowaniu Andrzeja Mątkowskiego ze słowami Zbigniewa Staweckiego, kiedyś wykonywał Jerzy Połomski ten utwór Co mówi wiatr, a dzisiaj dla nas wykona go Mirosław Jaskulski. Mirosław Jaskulski, Co mówi wiatr? Thank you.
mieniącym się wieloma kolorami. Wystąpi przed nami teraz Zuzanna Wdowiarek, która wykona piękny utwór Poranek z suity Per Gynt, opus 46 Edmunda Grieg'a. Bohaterem suity właśnie Per Gynt jest Owy, osobnik, którego fascynują krajobrazy rodzime, góry, wodospady, woda. I to piękno zostało ujęte właśnie w bardzo znanym Poranku. Zuzanna Wdowiarek. Zapraszamy. Wolfganga Amadeusza, właśnie w owej operze pod tytułem Don Giovanni. Ona dopiero co poślubiona. Ach, ten jej mazetto wybraniec. A Don Giovanni tak nęcił, tak zachęcał, aż powiedziała dobrze. Podała mu swą dłoń i poszła porozmawiać. Andrzeju, no cóż, przedstawmy ten duet. Andrzej Wiśniewski i ja. Thank you.
by było, byśmy tam poszli za tę kurtynę i byśmy nie wrócili, ale cóż, rozsądek wygrał. Szanowni Państwo, teraz usłyszymy przepiękną arię z opery Traviata Giuseppe Verdiego z pierwszego aktu. Ach, czyżby o nim w cudnym śnie. Piękna aria Traviaty w wykonaniu Luby Susłoparowej. Luba Susłoparowa, ach, czyżby o nim w cudnym śnie. Znowu Camille Saint-Saëns, ale to dlatego, że tak pięknie pisał, komponował, ale również komponował, można powiedzieć, swego rodzaju żarciki. Skomponował piękny cykl 14 miniatur, który nazwał, trochę żartobliwie, Karnawał zwierząt. Oczywiście pięknie obrazując wszystkie cechy, ale również przywary zwierząt. No, o łabędziu, który wykona dla nas Zuzanna Wdowiarek, można powiedzieć, że jest piękny, że jest taki wytworny, z klasą, szlachetny. Zuzanna Wdowiarek, Łabędź. Camille Saint-Saëns.
Zuzanna Drewniarek. Zuzanna Drewniarek jest urzędnicą w ramach Szkoły Wiadomskiej. Szanowni Państwo, historyczna tematyka, popularne postaci, można powiedzieć Unia Lubelska na scenie. Reżyseria kopiująca obrazy Matejki sprawiły, że operę Zygmunt August nazywano Narodową Operą Reprezentacyjno-Dekoracyjną, jakiej dotąd u nas nie było, przejmującą, piękną, tęskniącą do ojczyzny arię, a właściwie pieśń Królowej Bony, Frotolla Italiana, Tadeusza Jotejko, wykona dla nas Elżbieta Chojecka. Frotolla Italiana, Elżbieta Chojecka.
gdzie mieszka miłość. A może w każdym z nas, a może nigdzie. Kto wie? Ale o miłości, dobrze, może nie wiemy, gdzie mieszka. Ale świat na pewno byłby bez niej wart nic. Duet Usta milczą, dusza śpiewa. Kochaj mnie z operetki Franza Leara, z Wesołej Wdówki wykona dla nas przepiękny duet Luba Susłoparowa oraz Mirosław Jaskulski. Zapraszam. Can't help falling in love. Czy my mu pomożemy?
z tą miłością. Nie wiem, czy pomoże sobie sam, kto wie, ale na pewno zaśpiewa piękny utwór, tak rozsławiony przez Elvisa Presleya, z filmu Błękitne Hawaje. Pozwól mi mocno objąć cię. Krzysztof Hołymczuk i polska wersja Can't Help Falling in Love. Krzysztof Hołymczuk. Mieszało. Kiedy skrzypki grają? Alicja, mieszało.
Alicja Mieszalna. Ognisty czarny, aż kiedy skrzypki grają. To chyba wiemy, z przeznaczeniem walczyć trudna rzecz. Czardasz, ból ukoi mojej duszy. Nowa miłość idzie. Po cóż łzy? Ach, te łzy to czasami wspomnienia. Sentyment. Pamięć. No właśnie. I tak piękny utwór. Memory. Pamięć, wspomnienie. Piosenka z musicalu Koty. Wykona dla nas Grażyna Żurawska. Memory, pamięć, Grażyna Żurawska.
jak ciebie ja. Bo jeśli los połączył pewnego dnia i ciebie i mnie, to znaczy, że los tak chce. Pokochaj mnie, walc angielski z filmu Czar Cyganerii Roberta Stolca wykona dla nas Mirosław Jaskulski. Pokochaj mnie, będzie śpiewał do państwa, pokochajcie go. Mirosław Jaskulski. Krzysztof Hołęczuk.
Thank you.
Szanowni Państwo, Stanisław Moniuszko napisał Śpiewnik domowy. Nazwa tego zbioru wymownie świadczy o założonym, opowziętym zamiarze zastosowania ujętych tam utworów. Mają to być pieśni do użytku domowego. Zostały tam również zamieszczone, skomponowane dwa krakowianki do słów Juliana Korsaka. Niech się panie stroją w pasy. Tak brzmi tytuł jednego z nich. No ciągle o tych paniach. No, bo o miłości. I ten piękny krakowiak, niech się panie stroją w pasy, wykona dla nas Grażyna Żurawska. Grażyna Żurawska.
chciała nam się namiczyć, prawda? Elżbieta Wojecka, szanowni Państwo, wystąpi przed nami uczeń Dymitra, Romaszko, i wykona, uczennica, przepraszam, i wykona dla nas utwór Bagatelle Amol Ludwika von Beethovena, potocznie nazywana ta bagatela dla Elisy, znowu dla kobiety. Tym razem zagrają dla nas Roxy Wang. Zapraszamy serdecznie. Roxy Wang dla Elisy. O Bajadero, wciąż o tobie jaśnie. Pieśń z operetki Bajadera Imre Kalmana. Andrzeju, Andrzej Wiśniewski, zaśpiewaj już do tej Bajadery. Andrzej Wiśniewski. Thank you.
Jezus. Nad meczetem tam dzwonił już. Wśród wieczornej rosy płyną modów głosy. Spokojnie poprzez sad, wonna jak z wysłowi mierchy kwiat, piękna bajadera, czar swój rozpościera. Siebie drwi, a Juliszka, Juliszka, o
Szanowni Państwo, teraz zaproszę cały zespół Bel Canto na scenę. Wykonamy dla Państwa przepiękny duet, arię, więc pijmy na chwałę miłości. Oczywiście Straviaty Giuseppe Verdiego. Więc pijmy. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Wcale nie jest tak nas mało tutaj na sali, widzę. Drodzy Państwo, no, okoliczność jest niebywała, bo i Nowy Rok, jeszcze możemy składać sobie życzenia noworoczne, prawda? Ale co najważniejsze wśród tych życzeń jest 55-lecie pracy artystycznej pani Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Składamy serdeczne wyrazy uznania i gratulacji z okazji 55-lecia pracy artystycznej. I tutaj podpisało się, pani Olgo, trzech burmistrzów. Moja skromna osoba i skromna osoba, może mniej skromna, naszej pani kierownik Izabeli Gromek. Także gratulujemy, dziękujemy i wręczamy. A ja w tym momencie, szanowni państwo, poproszę na scenę nasze małe, piękne gwiazdy. Zuzanna Wdowiarek, uczniowie Olgi Romaszko-Niewiadomskiej i Dmitra Romaszko, Ruopsi, Wan oraz Dzia i Fej. Nagrodźmy ich również gromkimi brawami. Dzieci, poproszę na scenę. Dzieci, dzieci. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Chyba jeszcze raz wykonamy tę pieśń na chwałę miłości. A już teraz zapraszamy Państwa na nasz kolejny koncert, który odbędzie się już niedługo, bo w lutym. Pani Olgo, 26, prawda? Lutego. I gdzie? Jeszcze nie wiemy gdzie, także szukajcie nas. Na pewno się spotkamy. Pani